Szanowni Państwo, swego czasu, i to mówiłem w Sejmie, jeden z liderów wyższej hierarchii powiedział: ruch socjalistyczny nie może zwyciężyć w starych ramach ojczyzny. Stworzy on wyższe formy ludzkiego współżycia, kiedy uzasadnione potrzeby i postępowe dążenia mas pracujących każdej narodowości będą po raz pierwszy zaspokojone w jedności międzynarodowej pod warunkiem unicestwienia obecnych przegród narodowych. Włodzimierz Ilicz Lenin. I teraz skaczemy, Szanowni Państwo, natychmiast do roku 96. 80 lat po tych słowach Włodzimierza Ilicza Lenina. Arcyksiąże Otto von Hans Habsburg, członek Parlamentu Europejskiego z Republiki Federalnej Niemiec oraz prezes Stowarzyszenia Pan Europa. Jego syn Karol Habsburg był kandydatem austriackiej partii ludowej do Parlamentu Europejskiego. Wiedeńska gazeta Kurier napisała, że zaangażowanie Habsburgów na rzecz integracji europejskiej ma na celu wskrzeszenie świętego cesarstwa narodu niemieckiego. Szanowni Państwo, tu chciałem, abyśmy się zastanowili. Z jednej strony Włodzimierz Ilicz Lenin, z drugiej strony Otto von Habsburg. Czyli z jednej strony lewica, z drugiej strony prawica. Program zupełnie podobny. Roman Dmowski kiedyś pisał, że on początkowo nie wiedział jeszcze o tym, co to jest masoneria. Dopiero później się zorientował, że niby różne siły polityczne tak naprawdę faktycznie dążą do tych samych celów. Jest pytanie do prawicy, do partii prawicowych, które są w Polsce. Czy aby nie sięgają do tradycji austro-węgierskiej? Bo to za mało, Szanowni Państwo, jest obrona życia. Za mało są wartości tradycyjne. Wydaje się, Szanowni Państwo, że niektórzy nie zauważają zmian, które następują w społeczeństwie. Dzisiaj będąc na Wawelu, po prawej stronie ołtarza jest nagrobek Władysława Łokietka. To właśnie on po rozbiciu dzielnicowym zjednoczył państwo polskie. Bitwa pod Powcami, której dzisiejszy, w tym roku będziemy obchodzić rocznicę. No nie, czyli ruch narodowy. Jedną z podstaw ruchu narodowego jest walka, niezależna walka o suwerenność. Własne myśli. Roman Dmowski powiedział takie zdanie: zanim zdobyliśmy niepodległość, wcześniej trzeba było zdobyć niepodległość polskiej polityki. Trzeba było ją uniezależnić od obcych wpływów, zarówno tego lub innego państwa, jak od międzynarodowych. Jędrzej Olszowski, jedna z najznakomitszych postaci w polskiej historii, biskup warmiński, prymas polski później, główny sternik, twórca polityki po potopie szwedzkim. Kiedy zjeżdżano się na wolną elekcję, na wolę pod wówczasną Warszawą, aby wybierać króla polskiego, zjeżdżało się rycerstwo z całej Europy. Z własnymi kandydatami. I tam właśnie zjawia się biskup Jędrzej Olszowski i rzuca dwa hasła. Pierwsze hasło: niech wszyscy ci, którzy brali pieniądze od obcych, oddają te pieniądze. No wówczas honor jeszcze obowiązywał. Tak się stało. I potem biskup Olszowski rzuca drugie hasło: wybierzmy króla piasta. I tak się stało. I został wybrany, nie protegowany tego czy innego podmocarstwa, ale Michał Korybut-Wiśniowiecki, który rządził tylko 4 lata, 4 miesiące. Ale po nim tą samą metodą obrany został Jan Trzeci Sobieski. Czyli wskazał powrót do polityki narodowej. Prawo ma pochodzić z narodu, a nie z dynastii. Szanowni Państwo, mam przed sobą, czasami na internecie toczy się ciekawa dyskusja. Jeden z dyskutantów napisał takie oto przesłanie: oddzielić konserwatyzm od nacjonalizmu. Pisze ten pan na prawica.net, na takim portalu się natoczyła
ubolewa ten pan, że w Polsce brakuje prawicy laickiej. Jak to brakuje? Przecież kandydat tej prawicy był kandydatem partii katolickiej na prezydenta miasta Warszawy. Pan Bielecki. Jest taka prawica. Laicka. To jest tej, która niekoniecznie poszukuje natchnienia w moralności chrześcijańskiej, ale podziela podstawowe poglądy prawicowe. Pochwała ładu politycznego, odpowiedzialności, hierarchii, elitaryzmu kulturowego. Konserwatyzm odrzuca ze swej natury wszystkie sztuczne grupy społeczne, a więc neguje wysuwanie politycznych wniosków na podstawie rzekomych podziałów na klasy, rasy i plemiona. Konserwatysta rozumie tylko państwo, administrację, któremu trzeba być posłusznym, rodzinę jako podstawową komórkę i związki prywatne, sąsiedzkie, towarzyskie, powstające bez zachęty i niedozoru państwa. Konserwatyzm nie rozróżnia między narodami. W tym miejscu, szanowni państwo, trzeba zacytować wielkiego Polaka, którego będziemy niebawem beatyfikować, Kościół będzie beatyfikował, Jana Pawła II. Polecam książkę, wspaniałą, ostatnia książka, Pamięć, tożsamość, zapomniana. Wcale się nie dziwię. Jan Paweł II pisze, katolicka nauka społeczna uważa zarówno rodzinę, jak i naród za społeczności naturalne, a więc nie owoc zwyczajnej umowy. Niczym innym zatem nie można ich zastąpić w dziejach ludzkości. Dobrze, żeby konserwatyści w Polsce od czasu do czasu czytali również Jana Pawła II, a nie tylko na niego się powoływali. Podobnie myślący jak ten pan, nie sądzę, żeby wszyscy myśleli podobnie. Naród i rodzina są naturalnymi jednostkami i niczym nie można ich zastąpić. Więc ideologia narodowa, nauczał nas o tym prymas Wyszyński, nauczali nas narodowcy, nauczają, to jest ideologia służby Bogu i Bogu i Ojczyźnie. Świętej Pamięci Leon Milecki podczas jednego spotkania opowiadał nam, jak podczas jednego z zebrań narodowych przed wojną zastanowiono się, jakie ma być hasło dla ruchu narodowego. Ktoś rzucił Bóg i Ojczyzna. I tak się stało. Bóg i Ojczyzna. Co to znaczy, szanowni państwo, być narodowcem? Jakie są główne wyznaczniki polityki narodowej? Jak można ruch narodowy charakteryzować? Punkt pierwszy. Ruch narodowy to tradycja samodzielnej walki o zjednoczenie niepodległe i integralne państwo polskie w oparciu o własną i niezależną myśl państwową i ustrojową. Sprawa bardzo ważna. Zobaczcie państwo, że ruch narodowy, kiedy powstawał po 123 latach niewoli, on powstawał wcześniej, zmienił strategię postępowania. Tą strategię, która była lansowana, realizowana ze złym skutkiem, chociażby w powstaniu styczniowym. Ruch narodowy zmienił strategię, zmienił kolejność. Najpierw trzeba walczyć o zjednoczenie ziem Polski. A kiedy Polska będzie zjednoczona, niebawem stanie się niepodległa. Po drugie, konsekwentna i mądra, podkreślam to drugie słowo, mądra konfrontacja z żywiołami obcymi, wywrotowymi, wrogimi Kościołowi i państwu i rozprzęgającymi spójność narodową. Po trzecie, narodowy program gospodarczy i oryginalna myśl ekonomiczna pozbawiona doktrynerstwa. To chyba jest najwięcej niesnasek między nami a tak zwanymi konserwatywnymi liberałami. Krytycznie podchodzimy do liberalizmu, a z drugiej strony do komunizmu. Postulujemy upowszechnienie własności. Czyli podobnie jak Kościół. Jak najwięcej właścicieli powoduje, że jak najwięcej ludzi jest samodzielnych, stojących na własnych nogach, niezależnych od swojego przełożonego. Po czwarte, realistyczna koncepcja geopolityczna, w ramach której uznaje się Niemcy za wroga numer jeden, a organizacje ponad i pozanarodowe za narzędzie oligarchii międzynarodowej. Szanowni państwo, dzisiaj ciężko jest takie hasła głosić w obliczu tych emocji związanych z tragedią smoleńską, ale również ciężko było w tamtych czasach. Szanowni Polski działał po powstaniu styczniowym. W okresie smutnym, prawda, ludzie chodzi na czarną ubranie. Żałoba, znowu się nie udało. I Roman Dmowski, ruch narodowy, rzuca nowe hasło, trzeba zmienić metodę. Dzisiaj stoimy przed podobną alternatywą, przed podobnym zadaniem. Co ruch narodowy ma robić? Z jednej strony groziło Polakom poddaństwo, lojalność.
przysposabianie się do zaborcy jednego czy drugiego, a z drugiej strony był czyn zbrojny, czyli rzucanie się z przysłowiową motyką na słońce. Wiemy, jak to się kończyło. I w tym czasie powstaje ruch narodowy, który ma inną strategię. Ruch narodowy organizować się, uświadamiać, działać i czekać na odpowiednią koniunkturę, która się pojawi. Taką koniunkturą była pierwsza wojna światowa, czyli starcie między zaborcami. Koniunkturę trzeba umieć wykorzystać. Ruch narodowy to zrobił. Dzięki temu mamy niepodległe państwo. Jest tu między nami pan Edmund Zając. Witamy go serdecznie. On jest członkiem zarządu głównego, a trzy tygodnie temu miałem przyjemność być w Kielcach i wspólnie ustaliliśmy, że szanowni państwo, we wrześniu robimy obchody w Kielcach ku czci człowiekowi zupełnie zapomnianemu, a który ma wielkie zasługi dla Polski. Wiktor Jaroński, wolny mowa, pochodzący z Kielc, poseł do Dumy rosyjskiej. Wiecie, że narodowcy w tamtych czasach uczestniczyli w parlamentach państw zaborczych. Nie było innej możliwości. I ten Wiktor Jaroński, będąc posłem do Dumy, w efekcie wybuchu pierwszej wojny światowej, trzeba było powiedzieć, jakie zdanie ma naród polski w tej wojnie. I wygłosił te słynne słowa w Petersburgu, że naród polski stoi w tej wojnie po stronie koalicji antyniemieckiej, że domagamy się nowego Grunwaldu. To było bardzo ważne oświadczenie. Bo później, gdy Lloyd George na konferencji wersalskiej wypominał Polakom, o czym wy marzycie, niepodległa Polska? Przecież wasi legioniści walczą po stronie państw centralnych. Na szczęście argumenty mieli za słabe. Za słabe argumenty. Ponieważ już Wiktor Jaroński na początku wojny mówił, gdzie jest miejsce narodu polskiego. Szanowni państwo, a to było bardzo ważne stanowisko, bo wszyscy dowodzący państwami na świecie i w Europie wiedzieli, że z Romanem Dmowskim należy się liczyć. Dlaczego, szanowni państwo? Podam tutaj dwa przykłady. W roku 2008 mieliśmy rocznicę odzyskania niepodległości Polski. Znowu świętej pamięci Lech Kaczyński ogłosił, że z tej okazji wydaje wielki bal. Co chodzi państwo? Była taka sytuacja. I wiecie państwo, kto był na tym balu? Był prezydent Chorwacji, prezydent Serbii. Z całym szacunkiem dla tych państw, Estonii, Litwy, Łotwy, nawet Juszczenko wyjechał i Saakaszwili. O czym to świadczy? Zobaczcie, jest niby niepodległe państwo polskie, jest polski rząd, jest polski prezydent, ale nasza polityka jest nie licząca się w świecie i w Europie. W tamtych czasach nie ma państwa polskiego. Nie ma państwa polskiego. Jest polska polityka, jest Roman Dmowski, jest Komitet Narodowy Polski, jeździ po świecie. Ale każdy się liczył z Romanem Dmowskim, bo wiedział, że on jest suwerenem. Wiedział, że za nim stoi przetwarzająca większość polskiego narodu. Dlatego z nim się liczono. I komitet został uznany jako rząd de facto, jako reprezentant interesów państwa polskiego. I efekty tego zebraliśmy w roku 19 w Wersalu. Na nic zdała się niemiecka myśl o powstaniu kongresówce. Na nic zdała się niemiecka myśl o dokonaniu faktów, które miały spowodować usadowienie Polski po stronie państw centralnych. Obóz narodowy zrobił demonstrację, wypędził Kesslera z Warszawy. Obóz narodowy pozostał przy swoim zdaniu. Polska na tym kongresie wersalskim została państwem zwycięskim i efekty tego mamy w postaci suwerennej Polski wracającej po 123 latach niewoli na mapę Europy. Po piąte, samodzielna, niezależna od obcego kierownictwa. O polskim przywództwie organizacja polityczna, Liga Narodowa, Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe, Związek Ludowo-Narodowy, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Narodowe i Liga Polskich Rodów.